Witajcie serdecznie. Dzisiaj witam Was na unboxingu Pure Beauty Box. Box to jest urodzinowy. Ja miałam przerwę w subskrypcji boxów, dlatego że mówiłam to otwarcie. Po prostu się nimi znudziłam. Te same marki w każdym boxie praktycznie po dwa, trzy, czasami serum do twarzy, trochę już ten cały ten zasób tych boksów mi się po prostu znudził, jeżeli ja subskrybowałam chyba półtora roku, miesiąc w miesiąc, plus boksy specjalne, plus kalendarz adwentowy zeszłoroczny. W tym roku również będziemy codziennie otwierać jedno okienko na moich vlogmasach, więc serdecznie Was na nie zapraszam. Słuchajcie, ale skąd pomysł na to, żeby nagle ten boks? Słuchajcie, bo jest to boks urodzinowy, był przez Pure Beauty Box niesamowicie zachwalany, że jest fantastyczny, że jest powiększony, bo to są tak naprawdę, jeżeli chodzi o pudełko, to jest dwa razy pudełko, że produkty w nim są wybrane, super i po prostu taki urodzinowy boks, może nie jest specjalny, bo to jest jakby boks, taki co miesięczny, ale wersja specjalna na ich urodziny. I powiem Wam tak, jestem nastawiona jak najbardziej pozytywnie na unboxing tego naszego boksa tutaj, tylko słuchajcie, są pewne rzeczy, których bym tam znaleźć nie chciała w tym boksie. Zaraz zobaczymy, co w nim jest. Myślę, że nadmiar serum do twarzy, czyli 2, 3, 4 sztuki, to ja podziękuję. Liczę na to, że jest różnorodność. Może będzie coś specjalnego, coś fajnego. Może nas zaskoczą jakąś marką, której w ogóle jeszcze w tych boksach nie było, co mnie jakoś zachęci do na przykład tego, żeby zakupić kolejny. Tak naprawdę pomysł tego boksa był mojego męża. Bardzo chciał, żebym jeszcze jakiś boks z tego nagrała, dlatego że wie, że no miałam pewną przerwę w nagrywaniu, to nie na ten odcinek, ale to cofnijcie się w moje filmy, które są poprzednie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. I słuchajcie, postanowiłam, że wspólnie taką tradycją otwierania naszych boksów na kanale otwieramy ten boks urodzinowy. Oczywiście boks jak zwykle jako pudełko jest bardzo piękne, nie mówię, że nie, ale nie o to chodzi, jak to moja babcia powtarza, z ładnej miski się nie najesz, więc może spróbujmy sprawdzić, co jest w środku. Słuchajcie, mamy też piękny kartonik, taką oprawę tutaj, zobaczcie, to można nawet używać do jakichś zdjęć. Może, nie wiem, czy paznokci to nie byłoby widać, ale to może jakieś biżuterii, no nie wiem, piękne tło do wykorzystania. Także spoko, ale to są takie pierdołki. Słuchajcie, tu już widzę, już widzę, że będzie jakaś suplementacja. Ja, słuchajcie, jestem bardzo nieprzychylnie nastawiona do jakiejkolwiek suplementacji w boksach kosmetycznych. Dlaczego? Dlatego, że jest to namawianie do spróbowania różnych suplementów, które w większości nam szkodzą albo są nieprawidłowo dobrane. Ja bardzo mocno zwracam uwagę, zwłaszcza od rozpoczęcia mojej zdrowotnej terapii jelitowej i nie tylko. Słuchajcie, bardzo zwracam uwagę na to, byłam ostrzegana przed zażywaniem jakichkolwiek dziwnych suplementów, które tak naprawdę to są farmaceutyczne wybryki, także słuchajcie, jak najbardziej w takich boksach jestem na suplementację, jakiekolwiek eksperymenty tabletkowe jestem na nie. Zaraz zobaczymy, co tuż będzie, bo po prostu zobaczyłam już w ulotce na samym początku. Jedziemy, boksy, a wiecie co, nie wiem, czy Wam pokazać, co jest, a może po prostu nie będę Wam pokazywać, co jest w środku, ja już widzę, będę Wam po kolei pokazywać od tego, co jest na samym wierzchu. Słuchajcie, mamy szczotkę. Szczotka jest z firmy Only Bio. Zobaczmy sobie, jak ona, ta szczotka wygląda. Co mogę o tej szczotce powiedzieć, moi drodzy? Mogę o niej powiedzieć to, że jest bardzo... wygląda tanio, wykonanie jest naprawdę kiepściutkie.
moi drodzy, jest kiepściutkie pod tym względem, że tu już mamy to sreberko poździerane dookoła tak naprawdę. Tu widzę, że jest specjalny kolec, przypuszczam, że żeby ją wyczyścić, żeby wyciągnąć włosy, to jest akurat fajna sprawa, ale jakość wykonania tej szczotki jest naprawdę słaba. Powiem Wam, że te kolce, niektóre są powyginane trochę, ale to już nie, to już pomijam. Ale słuchajcie, ja kiedyś taką szczotkę próbowałam, miałam ją, wyrzuciłam, nie akurat z tej firmy, ale nie podobało mi się bardzo to, że tu mamy takie dodatkowe włoski i ona bardzo mi szarpała włosy. To jest finger brush. Słuchajcie, czy ja chcę spróbować? No mogę Wam tutaj na tych prostych włosach spróbować. Zobaczymy, jak ona tutaj rozczesuje. No, wygląda to bardzo ładnie, widzicie? Pięknie mi tu rozczesał włosy. Zobaczymy jeszcze z drugiej strony. Uwaga, uwaga, spróbujemy jeszcze z drugiej strony. Czy zauważam jakieś szarpanie tej szczotki? Nie, nawet jest ok. Jak tu wyglądają z włosami na szczotce? No znalazłam jeden, więc to i tak nie jest aż tak źle. Bardziej mi przeszkadza, słuchajcie, w niej to, że dosyć jest tak kiepsko wykonana. Ale no to jest tylko szczotka. Ok, więc mamy szczotkę. Taki gadżecik. Sprawdzimy sobie zaraz, gdzie ja mam ulotkę. Co ja z nią w ogóle tutaj zrobiłam? Gdzie ta ulotka jest wciśnięta? Pierwszy raz mam ulotkę wsadzoną pod spodem. No dobrze, ale nieważne. W naszej ulotce mamy napisane, że ta szczotka, poczekajcie, muszę się odnaleźć, kosztuje 29,99. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o rozczesywanie, rozczesała ładnie, specjalnie nie szarpała, ale słuchajcie, jakość jej wykonania jakaś super fascynująca nie jest. Myślę, że dałabym za nią może dwie dyszki, czy dałabym za nią 29,90, to nie wiem. Ale przechodźmy dalej. Mamy następnie Effectima. Effectima mamy żelowe płatki pod oczy, naprawdę bogate w różne ekstrakty. Mamy kurkuma i pietruszka. Słuchajcie, oczaruj spojrzeniem, redukuje oznaki zmęczenia, rozjaśnienie cienie pod oczami i mniej widoczne zmarszczki. To coś dla mnie, 42 lata, to idealnie. Mamy tu ekstrakt z korzenia kurkumy, pietruszki, B3, E, C, kwas jalonowy, ekstrakt z wąkrotki, mamy azjatyckiej i tutaj jest ekstrakt z liści i herbaty i rozmarynu, ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej, tak? Bajkalskiej, dobrze czytam. Rozjaśniające i doskonalające. Także słuchajcie, no płatki, ja zawsze jestem, jeżeli chodzi o płatki na tak, kosztują one 6,99. Ja myślę w ogóle, słuchajcie, że zrobimy sobie takie o. Na tym pudełku sobie będę odkładała te produkty, które uważam, że są jak najbardziej do zużycia. Szczotkę również odłożę, dam jej szansę i będę sobie tutaj odkładała i później na koniec filmu Wam pokażę, które z produktów wybieram, że jak najbardziej zużyję, są fajne, jest ok. Słuchajcie, tutaj jest pewien produkt, który mnie zainteresował akurat. To jest Westlab. Ja akurat tej firmy nie znam, więc to jest akurat dla mnie zaskoczenie, bo naprawdę jej nie znam, nie wiem, gdzie można jakieś w drogerii kupić być może, nie wiem. Słuchajcie, to jest tonizująca kąpiel rewitalizująca, idealna na poprawę samopoczucia, owoc jałowca, granat i limonka, sól mineralna i himalajska. Bardzo duże opakowanie, 454 gramy. Słuchajcie, no jak najbardziej, wypróbuję, bardzo ciekawy pomysł, taka sól, gdzie nie jest to jedna saszetka dla innej osoby, tylko taka, której może razem, nie wiem, partner może też sobie skorzystać, czy nawet jakieś młodzież, jeżeli używa w Waszym domu, także to jest jak najbardziej na tak, bardzo fajny produkt, więc odkładam do tego fragmentu na tak, tak, czyli tam odkładam. Kolejna rzecz, którą tu widzę, z znanej mi bardzo marki Stars, to jest Stars, słoik, jest napisane galaretka do laminacji włosów. Każda porowatość, proteiny ryżu i żelatyna. 98% Magical Natural Ingredients. Słuchajcie, ja miałam do czynienia z wodą do lamilarną i powiem lamera.
Nie będziemy się już tutaj łamać języka, nieważne. Słuchajcie, i ona uczulała mi skórę głowy, ale to jest galaretka, którą mam pewną kontrolę. To nie jest ciecz do lania, tylko jest galaretka do nakładania. Myślę, że ją spróbuję. Nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego jak galaretka do laminacji włosów. Ja jestem jak najbardziej na tak, chciałabym mieć idealnie proste, takie lejące się włosy, więc wypróbuję. Jestem tylko ciekawa, jak ta galaretka pachnie. Kiedy zobaczymy, jak ona jest w ogóle zamknięta. O, jest tak zamknięta, jest różowa. I teraz zobaczymy, czy... Słuchajcie, dosyć nieprzychylny zapach jest tej galaretki. To znaczy... Chyba za mocno się nią zaciągnęłam. Jest mocno chemiczny. Nie ma w tej galaretce nawet odrobinę jakiegoś takiego zapachu, który by niwelował chemiczność tej galaretki. Więc to jest dla mnie no, dosyć spory minus, bo wiecie, usiedzieć, ile tu jest, 10-15 minut z takim chemicznym zapachem. Nie wiem, czy nie bałabym się, że to zrobi krzywdę w moje włosy. Nie wiem, cóż to tak mocno śmierdzi. Jeżeli ktoś się zna na tego typu produktach i powie mi, dlaczego on tak brzydko pachnie, no odkładam go na... taki na miejsce, w którym ok, nie znam produktu, wypróbuję, ale trochę niepokoi mnie ten mocno chemiczny zapach. Tu już widzę produkt, z którym będę na pewno na nie. To jest, słuchajcie, firma, nie wiem, nie wiem dokładnie jak się czyta. Tak czy inaczej jest taki słonik, jak tu widzicie, o, mamy takiego słonika. I słuchajcie, to jest Liquid Lipstick Matte. I powiem Wam tak, był już w jednym boksie, była już ta pomadka. I czułam się ogromnie nią rozczarowana. Bardzo niefajnie prezentowała się na ustach. Była sucha. I ten mat wychodził naprawdę bardzo nieprzychylnie, jeżeli chodzi o usta i w ogóle. Więc ja jestem, znaczy nie chcę próbować, z tym samym błyszczyk do ust jest zalepione, nie chcę próbować, prawdopodobnie dam komuś w prezencie, ponieważ ja naprawdę się na tej firmie zawiodłam, nie urzekła mnie ta pomadka ostatnio. A słuchajcie, mamy tutaj pomadkę w płynie aksamitnej konsystencji, tworzy matowe wykończenie na ustach. I słuchajcie, mamy w wybranym losowo kolorze w boksie. To jest taki typowo róż właśnie w moim klimacie, więc to akurat trafili. Słuchajcie, napisali, że cena tej pomadki to 45 zł. Słuchajcie, nie wierzcie w to, bo już to sprawdzałam w ostatnim, kiedy ona się w innym boksie pojawiła. I spokojnie za 17 zł można było już ją dostać, więc to jest lekka przesada z tą ceną i naprawdę, no ja ją odłożę do raczej na nie, bo no być może, nie wiem, zobaczycie w jakimś vlogu, że się jednak do niej przekonam. Na razie jej nie otwieram, nie pokazuję, dlatego że jeżeli komuś ją przekażę, to nie chcę jej otwierać. Widzę tutaj coś, co mnie bardzo zainteresowało. Jest zamknięte w folii. To słuchajcie, jest Only Bio Kokos, żel pod prysznic, naturalna formuła z masłem kokosowym, bajka. Na pewno wiem, że mąż to zabierze i powie, że to jest tylko jego, chociaż ja też będę w tym myła, ale on kocha wszystko, co jest z kokosem. Firma jest jak najbardziej ok, z kokos jak najbardziej ok. Słuchajcie, pozwolę sobie ten worek otworzyć, bo powiem Wam, czy zapach rzeczywiście dla osób, które na przykład nie mają tego boksa, nie subskrybują boksa, ale chcą wiedzieć, czy ładny zapach jest tego płynu, żeby nie musieć odkręcać w drogerii, bo tak nie robimy. Więc zaraz Wam powiem, czy jest ładny zapach. Bardzo delikatny. Ten kokos nie jest sztuczny. Chyba pomalowałam sobie nos. Bardzo delikatny. Jest naprawdę bardzo delikatny. To nie jest tak, że otwieracie i robicie pięknie, jakbym zjadła jak po prostu kokosanki. To jest bardzo delikatny zapach. Taki niedenerwujący. Tu jest odżywiana i gładka skóra. Powiem Wam, że bardzo przyjemny zapach, więc ja oczywiście odkładam do pudełka na to, że wypróbujemy i jesteśmy na tak. Co tu dalej mamy? Serum musiało się pojawić, ale mamy Biolik, więc ogólnie bardzo dobra firma. Serum mamy odmładzające z retinolem, czysty retinol i retinoid nowej generacji. I słuchajcie, serum, zaraz Wam powiem ile, na pewno będzie jakaś taka cena wyższa, no właśnie, 57 zł i 10 groszy, tu mamy serum,
Już Wam pokazuję, się ładnie tutaj wyostrzył. Mam nowy sprzęt do nagrywania, także pozwólcie mu, że się wyostrzy. I słuchajcie, jeżeli to będzie tylko jedno w tym pudełku, to jest ok. Produkt, fajna firma. Bardziej mnie martwi to, słuchajcie, że nie znalazłam jeszcze firmy, której tak totalnie nie znam i chcę przetestować. Ok, nie znam tej soli, ale no to nie jest tak, że no to jest sól. Ok, ale no na razie nie widzę firmy, której zupełnie nie znam, która by była jakąś super nowością. I teraz mamy dalej, to już wiem, że na pewno nie będzie dla mnie, Rossadia, nie wiem, czy tak się dokładnie czyta tą firmę, to jest mleczko do demakijażu. Mamy tutaj pojemność 150 ml, już Wam mówię, ile kosztuje ta wspaniałość tutaj. Bo na pewno dużo z Was będzie ją używać, bo pewnie lubicie mleczko do demakijażu. 30 zł. To jest łagodnie, ale skutecznie oczyszcza, nie powodując podrażnień. Spowalnia procesy starzenia, pozostawia skórę promienną i sprężystą. Także firma jest bardzo fajna, znana mi. Nie wiem, czy ona już w boksach była, ale chyba była. I słuchajcie, to jest mleczko do demakijażu. Ja po prostu mleczek do demakijażu nie używam. To nie znaczy, że Wy nie używacie, więc ja sobie odłożę, że ja tego używać nie będę. Może też komuś sprezentuję, dlatego nie będę tu nic wąchać, otwierać, żeby było nowiutkie. Ale to jest bardzo fajny produkt. Po prostu jest ok. Dalej mamy produkt Mia. Oczywiście Mia też zawsze musi się pojawiać, jak nie w jednej sztuce, to w kilku czasami. Mamy tu produkt Mia i to jest, słuchajcie, tonik. I teraz Was zaskoczę, bo zazwyczaj mówię, że coś z Mii używać nie będę. Jakoś niespecjalnie produkty Mii mi pasują, ponieważ ja lubię produkty kosmetyczne z ładnym, delikatnym zapachem. W Mii jest tak, że ten zapach jest taki zupełnie nijaki, jakby go nie było. Myślę, że dla wielu osób jest to ważne, ale ja lubię mieć chociaż trochę, a to jest taki bardziej... O, to jest akurat pięknie pachnie ten tonik i to mi się podoba. To jest chyba pierwszy produkt, który jest tutaj mnie naprawdę mega urzekł, że i pięknie zapachniał, co mnie zdziwiło. Mam na przykład płyn do higieny intymnej. Mam na przykład z Mia, cóż ja jeszcze miałam, i szampon do włosów i tak dalej. I to tak, ten zapach nie jest taki, że wiecie, umyjecie coś i czujecie, jak to pięknie pachnie. Ale ten tonik będzie przeze mnie na pewno do ostatniej kropeleczki zużyty, ja toniki uwielbiam. Także z tego produktu się bardzo mocno cieszę. Z tego i na razie to jest chyba pierwszy. Na pierwszym miejscu jest ten produkt, z którego się cieszę, na drugim miejscu jest sól do kąpieli i następnie żel pod prysznic. Ale to w dalszym ciągu są mi firmy totalnie znane, nie ma tu jakiegoś ach i och. Kolejna firma, która jest mi znana, to jest Fit Skin. Fit Skin. I tutaj mamy okluzyjny krem do twarzy. Słuchajcie, do każdego typu twarzy, to jest głównie polecany przy zabiegach, jeżeli ktoś ma jakieś domowe i zabiegi, i gabinetowe zabiegi, do takiego, wiecie, odżywczy i naprawy naszej skóry, także jest fajna firma. I naprawdę tutaj jest ok, nie będę się absolutnie czepiać tego produktu. Duża pojemność, to nie jest żadna próbka. I ten krem, słuchajcie, pełnowymiarowy, 49 zł, zawiera witaminę E i odżywcze oleje, konopny i masło shea i jeszcze dużo innych składników, także słuchajcie, bardzo fajne. Ja odkładam jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o krem, bo bardzo lubię pielęgnację dobrą, także ten kremik tutaj zostaje. I słuchajcie, zostały nam jeszcze, z tego co widzę, jedna suplementacja, o której na pewno nic nie powiem, bo jak mówiłam, jestem na nie z suplementacją, więc może szybko ją pokażę. To są jakieś tabletki, które przyspieszają zasypianie. No przepraszam, to na pewno gdzieś tam w aptece w koszu wyląduje, bo w takich produktach, bo jak mówię, jestem na nie, więc tutaj odkładam w bok. Słuchajcie, ale to mi się spodobało i koniecznie chcę wiedzieć, cóż to jest. Proszę, Max Factor X 2000 Calorie Pro Stylist. Także mamy... Uwaga, tusz do rzęs, nie otwieram, bo jeszcze otworzyłam niedawno nowy, więc nie chcę, żeby mi ten coś się z nim stało, żeby się zasył w środku. Pięknie w ogóle wygląda opakowanie, słuchajcie. To jest jak najbardziej na tak. Wszystkie tusze,
na tusze są na tak. I nawet słuchajcie, czarne kredki są na tak, bo ja tylko używam tusz i czarną kredkę, więc zawsze się z tego cieszę. Mamy cena sugerowana 38,99. Mamy tutaj złoty i tu mamy też pantenol i witaminę E i on ma być bardzo liftingujący dla naszych rzęs. Także słuchajcie, jak najbardziej się cieszę, wrzucam na miejsce na tak. Także powiem Wam, że to miejsce na tak jest całkiem spore, więc dużo produktów tam wrzuciłam. I zobaczmy, co tu mamy, taką ogromną butlę. Mamy szampon do włosów po keratynowym prostowaniu. Czy aż tak dużo osób prostuje keratynowo włosy? Ja rozumiem, że to jest tylko szampon i że przypuszczam, że ma dodatkowe wygładzające jakieś tam składniki, które mają wygładzać włosy, mają nam dłużej utrzymać te keratynowe prostowanie, ale powiem Wam, czy to jest idealne do boksa takiego ogólnego? Moim zdaniem nie. Wolałabym raczej szampon odżywczy, szampon oczyszczający czy szampon do włosów nawet farbowanych. Myślę, że jednak ten procent osób z włosami farbowanymi jest większy niż po keratynowym prostowaniu. Myślę, Magda, że Tobie się spodoba ten produkt. Do jednej z moich widzek mówię to. Słuchajcie, tu był do wyboru. Znaczy był wybór. Mogliśmy dostać peelingujący szampon do włosów, zdecydowanie wolałabym peelingujący, albo wygładzający, to jest właśnie to jest zawarta w produkcie regenerująca wegańska keratyna. To tak jak mówiłam, ona po prostu, to jest wygładzające. I mamy też oczyszczającą maskę z glinką. Tej maski akurat ja nie otrzymałam, jestem ciekawa, który produkt Wy otrzymaliście. Ja powiem Wam, że nie wiem, po co oni akurat na tym opakowaniu producent zapisał, że to jest do włosów po keratynowym prostowaniu i tak dodatkowo jakby podkreślili to, bo tak naprawdę to jest szampon, czyli tak jak mówiłam, tak jak tu czytam, że on jest po prostu wygładzający. No chodzi o to, że pewnie ma działanie, no, wygładzający szampon, delikatnie, ale skutecznie oczyszczenie włosów poddanych zabiegowi keratynowego prostowania, czyli po prostu ma jakiś tam dodatek, żeby też osoby, które keratynowo wyprostowały za dużo pieniędzy włosy, żeby te włosy na dłużej miały właśnie wyprostowane. Ale wiecie, o co mi chodzi? No, producent mógł aż tak dramatycznie nie pisać, że to jest akurat taka specjalność, ale może się czepiam. Nieważne, szampon to szampon, odstawiam go do szamponów i okej. Okay. Czyli mamy tu 24,99. No i zostały nam dwa ostatnie produkty, które takimi typowymi produktami nie są, bo są to raczej taki urodzinowy poczęstunek. Mamy tutaj śliwkę w czekoladzie deserowej. Zaraz zobaczę, jak to jest. Przypuszczam, że to jest jakaś jedna mała śliweczka. Tak, mam rację, proszę, jedna mała śliweczka w środku jest. I słuchajcie, dodatkowo dostaliśmy takie grube, duże lizaki na trzecie urodziny Pure Beauty. Zobaczcie, trzecie urodziny Pure Beauty. Mamy manufaktura cukierków. No ja na pewno nie spożyję tego lizaka, gdyż cukru nie jadam, nie mogę ze względów zdrowotnych. I słuchajcie, moi drodzy, przekażę to mojemu synowi, bardzo się na pewno z tego lizaka ucieszy. Słuchajcie, dziękuję, że ze mną byliście. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Czekam na Wasze komentarze. Jestem ciekawa, co Wy o tym boksie myślicie, bo powiem Wam tak. Tu odłożyłam, aha, miałam Wam pokazać, więc Wam jakoś uniosę i pokażę. Zobaczcie, ja, słuchajcie, dużo jest tych produktów, które powiedziałam im tak, ale powiedzmy sobie tak, szczerze. Uważałam, myślałam, że jeżeli jest to boks urodzinowy i chcą nam powiedzieć jakieś wow, to są nasze trzecie urodziny, to dajcie jakiś piękny, delikatny, uniwersalny zapach, na przykład jakiś kwiatowy czy owocowy, jakąś wodę toaletową, żeby podkreślić, że to jest boks urodzinowy. Wrzuciliście tutaj Pure Beauty Box, dokładnie te same marki co zawsze. Wszyscy już te marki znają. Produkty są
podstawowe. Cieszę się, że jest totalny miks, czyli mamy, możemy uczesać włosy, wyprostować włosy, wygładzić, umyć twarz tonikiem, nałożyć serum, krem. To mi się podoba. Podoba mi się to, że mamy taką kompleksową pielęgnację, że siedzimy sobie jak w spa domowym i po kolei różne rzeczy robimy, a na końcu jeszcze możemy tutaj sobie demakijaż też mamy i jeszcze mamy błyszczyk. Także rozumiem, ok, tu Wam daję plus, że jest różnorodność, ale chciałabym zaskoczyć się jakąś nową firmą. Chciałabym po prostu zobaczyć, że to jest naprawdę urodzinowy boks. Zwykły lizak nie mówi mi tego. Takie rzeczy powinniście dodawać praktycznie do każdego boksa wrzucić. A poza tym nie rozumiem tego wielkiego wow z powiększonym boksem, że trzeba było tworzyć specjalny boks. Słuchajcie, nie trzeba było, bo już nie raz Pure Beauty Boxie było tak, że produktów było jeszcze dużo więcej, co najmniej jeszcze o połowę tyle produktów i one po prostu znajdowały się w tym boksie szarym, w którym się pakuje oddzielnie, a ten boks był jeden, wypchany po brzegi i dookoła jeszcze leżały produkty, więc to nie jest tak, że musieliście specjalnie, nie wiadomo jaki, robić tutaj wielki karton. To takie uwagi, jestem ciekawa, czy Wy też takie macie odczucia, tak? Bo nie będę hejtować tego pudełka, bo wszystko właściwie zużyję i wszystko jest normalne, fajne, z innej bajki, jak to się mówi, więc nie mamy dwa kremy, trzy sera i tak dalej, więc ja się bardzo z tego cieszę. Ale słuchajcie, czy to jest taki naprawdę och, ach, boks urodzinowy i trzeba było powiększać pudełko, karton? No nie wiem, wydaje mi się, że niekoniecznie, więc czekam na Waszą opinię na temat Waszych produktów. Kto co dostał do włosów się cieszy, czy ktoś tą galaretkę stosował i czy jego włosy żyją po tej galaretce. Czy można było tu jeszcze coś innego dostać, wybrać? Nie, widzę, że tutaj nic więcej już nie widzę, nic innego. Więc słuchajcie, żegnam się z Wami. Wysyłam Wam buziaki, przytulaski i czekam na Wasze reakcje w komentarzu na ten właśnie boks. Do zobaczenia!